zbliżamy się do nowego roku. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, Jacku. Ale dlaczego my się cieszymy? Co się w ogóle tutaj wydarza? Nowy rok, nowy rok. Mija stary, zaczyna się nowy, upływa coś. Ale co to w ogóle czas, znaczy, że upływa? Czas. Upływa czas, czas. No właśnie. No, właśnie, to masz rację. Przypomina się to słynna maksyma świętego Augustyna. Tutaj tak wyglądał, jakby ktoś chciał. Nie znał, to niech proszę zobaczyć. To jest ta słynna maksyma o czasie, że jeżeli w słynnych jego wyznaniach, że jeżeli ktoś, nikt mnie nie pyta, to wiem, czym jest czas, a jeżeli pytającemu usiłuję odpowiedzieć, nie wiem. No właśnie, no więc to ja pytam, Jacku, czym jest ten czas? Upływa czas, to znaczy co upływa, co się dzieje? Jest Augustyn, wspomniałeś Augustyna, ale dzisiaj jest inny klasyk, na którego jak się filozofowie, znaczy dzisiaj filozofujący na temat czasu, na innego klasyka się powołują, brytyjskiego filozofa z przełomu XIX i XX wieku, MacTaggarta. Tak, no to jest filozofia analityczna, no każdy korzysta ze swoich klasyków. On jest bliższy neoheglizmowi, panteizmowi, o którym w poprzednim odcinku właśnie, mówiliśmy. Przy okazji, no nie mamy MacTaggarta, ale no. Mamy Spinozę jako klasycznego przedstawiciela panteizmu. To tak do uzupełnienia z poprzedniego odcinku. No właśnie, jak to jest z tym MacTaggartem? No więc tam mamy, zasadniczy pomysł jest taki, że mamy dwa rodzaje, czy dwie podstawowe koncepcje czasu, dwie teorie. Teorie nazwijmy, teorie A i B. A i B. Tak, to takie mało mówiące nazwy, łatwo pomylić, ale spróbujmy ich nie pomylić. Więc w tej teorii A czas jest uporządkowany zgodnie z tymi gramatycznymi pojęciami przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tak, no i to powiedzmy sobie, to jest augustyńska koncepcja czasu. Po prostu tak naprawdę istnieje tylko teraźniejszość. Dokładnie. Niektórzy to nazywają prezentyzmem, prawda? Tak. Przeszłości już nie ma. Przyszłości już nie ma. Jeszcze nie ma. Prawda? Tak? Przepraszam, jeszcze nie ma. Czyli zaraz będziemy mieć rok 2023 ze wszystkimi jego wydarzeniami, ale tego jeszcze nie ma. Tak. Już odchodzi w niebyt wydarzenia roku 2022, a w tej chwili jesteśmy na tym styku, tym przejściu w tej chwili i tylko ona tak naprawdę istnieje. Tak. Owo teraz. A te w zasadzie 22 już przeszedł, większość 22. To co istnieje, to jest tylko właśnie ten kawałek. To u Augustyna jest, że no i jak długi jest ten kawałek. No i widzimy, że to jest no, współczesny, bieżący dzień. No ale dzień czy tam doba ma 24 godziny. Nie są wszystkie 24 godziny naraz obecne przecież. Tak, więc jest godzina jedna obecna, a ona też się z 60 minut składa. Zostaje chwila. Zostaje chwila, która taka bezwymiarowa chwila. No bo tak, jak taki plasterek. Jakby przyszedł fizyk, to jeszcze by dokładnie nam tam określał, co to jest ta chwila, prawda? Myśmy się nadal dyskutowali, ale w każdym razie no, tak, teraz ale to jest malutka. Tak, jest malutka bo użyłeś dwóch terminów, więc powiedzieliśmy, że to jest teoria A, się nazywa. Powiedzieliśmy, prezentyzm. Że to jest prezentyzm, czyli że tylko ten prezent, obecny moment, jest teraźniejszy realny. Istnieje. Czasami jest jeszcze trzeci termin, który się z tym wiąże, filozoficzny, najtrudniejszy z nich wszystkich, endurantyzm. Tak, To jest pogląd, że konkretne partykularia istnieją w całości w tej teraźniejszości w pewnym momencie. Trwają w czasie. Trwają, ale w całości jakby są w tym czasie. No, czyli ty jesteś w tym momencie cały tutaj. Tak, tak. Nie, że jakaś część ciebie, tylko cały tu jesteś. Znaczy, ja bym nawet powiedział precyzyjnie, rdzeń mój jest. Cały mój rdzeń, no bo z włosami u nas różnie było. No ale to tak, to jest... Niektórymi naszymi częściami. No prawda, ale to właśnie już jakby tej części nie masz za jakiś czas, ale ty i ona już nie jest wtedy, jak stracisz włosa, wypadnie ci z głowy, no to on już nie jest częścią ciebie no w żadnym sensie. Tak. Przestaje. Ale istnieje jako pewna całość trwająca w czasie. No mówimy w tradycji filozofii skolastycznej substancja. Tak, prawda? Tylko chodzi właśnie o to, że ty cały jesteś w tej teraźniejszości. Jak ona by tam długa czy krótka była. Jako ty. Dobrze. No i każdy inny przedmiot, ta książka, ten kubek i tak dalej. One w całości są tutaj. To jest no dobrze, jedna. A jak z tym no B właśnie, jest? No i teraz jak jest A, no to musi być i B, teoria. I to jest z kolei teoria, według której te
fragmenty czasowe, momenty czasowe, czy zdarzenia po prostu wydarzające się w pewnych momentach czasowych, uporządkowane są zgodnie z relacją wcześniejszy i późniejszy. Tak jakbyśmy mieli po prostu uporządkowany już ciąg. Czyli to jest właściwie... Ale nie ma, tak, tylko żeby poczuć tą różnicę. Tam nie ma tej teraźniejszości. Wszystkie momenty są jakby ustawione, równe. Tak, równe. Możemy tylko określić, który jest wcześniejszy, który jest późniejszy i one, jak jedno wydarzenie jest wcześniejsze od drugiego, to ono na zawsze jest już, w cudzysłowie, ale zawsze tak było od zawsze, właśnie to słowo zawsze jest też mylące, bo ono samo jest już czasowe, chodzi o to, że to jest ustalony porządek i on się nie zmienia, nie może się ta kolejność zmienić i żaden punkt nie jest wyróżniony. Jest wyróżniony. Czyli nie ma żadnego teraz. Tak, nie ma, że coś tu przechodzi. W tym sensie, teraz, w tym sensie to jest moja perspektywa. To znaczy, że jestem świadomy pewnej części czasowej, a innych już nie jestem świadomy. Chociaż to też już jest dużo bardziej problematyczne. W każdym razie, bo dyskusje wokół tego są oczywiście bardzo obszerne, ale podstawowa idea jest taka, że nie ma właśnie wyróżnionego punktu. Nawet jeżeli ta teraźniejszość byłaby, powiedzmy, jakoś tam ze świadomością, to ta przeszłość i przyszłość też istnieją. Czyli Piotrze, czy to trochę przypomina te części czasowe, o których powie teoria B, a dokładniej, bo jeszcze mamy kolejny termin, pojęcia, który się z tym wiąże, czyli jak mówiliśmy o endurantyzmie, to przeciwstawia się jemu perdurantyzm, który właśnie mówi, że istnieje coś takiego jak części czasowe. Tak, więc przedmiot, który ja się rozciągam. Tak, dokładnie. Tak jak ja się w tej chwili rozciągam, proszę Państwa, rozciągam się teraz tutaj, żeby to rozciągnięcie moje było widoczniejsze. Część przestrzeni Jacek zajmuje. Tak, czyli niektórzy mówią robakiem, taki jest robak. Że to jest taka gąsienica czasowa, że jak mamy trzy wymiary przestrzenne. Znaczy jest przestrzenna, ale również właśnie o to chodzi, że każdy, czyli to jest jakby każdy ten ten plasterek nasz, jest jeszcze po prostu ten czwarty wymiar i my jesteśmy właśnie takimi gąsienicami czasowymi. Moment, w którym się pojawiliśmy, czy to moment narodzin, czy poczęcia, już wszystko jedno, ale moment, w którym się pojawiamy, to jest początek, gdzie się ta gąsienica zaczyna i my w tych różnych momentach istniejemy, ta gąsienica istnieje do momentu, aż przestaniemy istnieć do śmierci, czy co tam czy to będzie. Czy mogę zrobić taki rysunek? Oczywiście musiałbym mieć dobrą taką skalę, że będą te cztery wymiary i wtedy ładnie taki model można zrobić, oczywiście w dobrej grafice komputerowej by to było widać. Tak, wiadomo, że to całe moje życie by nie było. Tak, tylko że to są, powiedzmy, że to będzie zawsze trochę metaforyczne, bo dokładnie nie jesteśmy w stanie tych czterech wymiarów narysować. To zawsze jest jakaś tam wizja artystyczna. Ale taka bryłka bryłka, tylko właśnie czterowymiarowa, my widzimy zawsze bryłki trzywymiarowe. To tak jakby po prostu tutaj jeden Jacek, drugi Jacek, trzeci Jacek. I teraz uwaga, właśnie to nie jest 10, 20, 100 tysięcy Jacków, tylko to jest właśnie jeden Jacek. Tak jak nie mogę powiedzieć, że tu jest jeden Jacek, drugi Jacek, to jest jeden Jacek. Tak samo to czasowo po prostu. To tak jak ja mówię, Piotrze, dobrze, tak jak mam lewą rękę i prawą rękę, czyli jestem ja 2022 tutaj, a tu jestem ja 2023. Ale ty jesteś, czyli przechodząc z 2022 do 2023, my nie porzucamy pewnej przeszłości i przechodzimy w przyszłość, w pewnym sensie, ale my po prostu jakby przesuwamy się dalej. Już nie patrzę na prawą rękę, tylko zaczynam patrzeć na lewą. Ale to są po prostu pewne fragmenty czasowe części. Piotrze, wyjaśnij mi. I jeszcze Zaczekaj, ale wpierw mi wyjaśnij, jak w tym drugim znaczeniu rozumieć nowy rok? Więc nowy rok, jeszcze dorzucę, żeby były trzy pojęcia z jednej strony, trzy z drugiej. To tam była teoria A, był prezentyzm i endurantyzm. I będzie eternalizm. I tutaj jest eternalizm, że to wszystko istnieje, jak w prezentyzmie istnieje tylko to, co jest teraźniejsze, a w eternalizmie wszystkie te momenty istnieją. My się co najwyżej w jakimś może sensie... Może naraz istnieje. Tak, naraz. Tylko znowu, to jest takie naraz meta... teoretyczne, z metapoziomu. Metaforyczne, byśmy tak powiedzieli. Albo meta właśnie z metapoziomu, bo to jest jakby czas nad czasem. Tak, coś takiego. I teraz, więc czym jest to przejście z nowego roku do starego roku? Ze starego do nowego. Ze starego, tak. Chyba, że przy tej koncepcji jest teoretycznie możliwość wędrówki w czasie. To jest jedno pytanie, które też chciałem zadać później. Zobaczymy, czy w ogóle, czy któraś z tych teorii... jest motyw science fiction podróży w czasie, czy podróż w czasie byłaby możliwa i w jednym, i w drugim modelu? To znaczy, jak już jesteśmy w tym roku, na pierwszy rzut oka w teorii A i endurantyzmie i prezentyzmie istnieje tylko to, co teraz, a tamtego już nie ma. A tym teoretycznie
Jest możliwe, to wszystko... tylko byłby problem techniczny. Tak, 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 oczywiście. Znaczy mogłyby być jeszcze chyba, jakieś inne... Chyba, jeszcze teorię naukową, która dokładniej czasoprzestrzeń opisuje i pokazuje, że nie wszystkie przejścia, które my sobie tak wyobrażamy, są możliwe. Tak. Więc... Ale teoretycznie tak. No więc czym byłoby takie przejście, Sylwester, Nowy Rok? No to jest po prostu przejście, to tak jak przejście po mieście z jednej ulicy do drugiej ulicy. Przechodzimy z jednego kawałka do drugiego kawałka. Tak samo tutaj przechodzimy z jednego kawałka do drugiego kawałka. To nawet nie my przechodzimy, bo my, nasz kawałek jest jakby właśnie w 2022 i nasz kawałek jest w 2023. To właśnie to jest dla mnie dziwne. To znaczy ja nie przechodzę, tylko bym raczej powiedział, uświadamiam sobie kolejną część czasową. Tak. I dlatego też niektórzy twierdzą, tak, zresztą sam MacTaggart, nie będziemy wchodzić w szczegóły dosyć skomplikowanej argumentacji, którą on przedstawia, ale on sam właśnie ale on sam jednak właśnie twierdzi, że samo to pojęcie B, ta teoria B, to nie jest tak naprawdę teoria czasu, bo czas, jak wiemy od czasów Arystotelesa, zakłada zmienność. A tu nie byłoby właśnie tej zmienności. Tak, Ty nic nie robisz. To nawet nie tyle właśnie przechodzisz z jednej dzielnicy do drugiej miasta, tylko no, tak najlepsze chyba byłoby powiedzieć, tak jak powiedziałeś, że sobie uświadamiasz jakby swoją nową część. No to tak, wracając do tego naszego obrazu, mojego rozciągnięcia przestrzeni, to jest coś takiego, jakbym obracał głowę, że widzę lewą rękę, prawda? Teraz widzę prawą rękę, prawda? I być może w wyniku ewolucji, czy psychologia ewolucyjna mogłaby nas o tym pouczyć. Nasza świadomość jest wrażliwa tylko na pewne części czasowe i to się zmienia. Prawda? Tak, tylko to też ta analogia jest niedoskonała. Ale poza tym jest to tyle niedoskonała, że jak zmieniasz punkt widzenia, znaczy odwracasz głowę, no robisz to w sposób wolny, to ty decydujesz i możesz wrócić bez problemu. Tak. A właśnie w czasowych momentach no nie możesz wrócić, możesz sobie przypomnieć, ale właśnie no zastanawiające jest to i to jest jednak ale może coś... taka jest struktura naszego mózgu, która nas skłania nas zmusza do tego, tylko do patrzenia, Okej, ale to jest właśnie tak jak mówię, niedoskonałość tej analogii, że tutaj byłoby coś, co by nas wymuszało, że właśnie jednak idziemy w jednym kierunku. No taki konsekwentny zwolennik teorii B, no musi uważać, no, ma, przynajmniej MacTaggart na to zwraca uwagę i coś jest na rzeczy, że no ma problem z pojęciem zmiany. MacTaggart twierdził, że teoria B zakłada teorię A, że żeby to była prawdziwa teoria zmiany, no to musi być jakiś punkt wyróżniony. Są na przykład takie modele, tam różne są modele tych czasów, ale jest powiedzmy wyobraźni, jeden z nich jest taki, że jest ten cały już świat, te wszystkie momenty czasowe, a teraźniejszość to jest trochę tak jak oświetlona latarką fragment rzeczywistości. No właśnie, po prostu, tam jest w oryginalnym przykładzie policjant, który latarką czy światłami samochodu oświetla fragment i on przejeżdża ulicą i oświetla jedną kamienicę, jedzie kawałek dalej, drugą, trzecią i tak dalej. I to, co wszystkie kamienice w pewnym sensie istnieją, ale ono oświetla jakąś tam wyróżnioną. No. Tylko pytanie teraz to jest, na ile to jest właśnie, to jest już jakiś miks tych dwóch teorii. No tak, no bo jest zmiana, jest właśnie policjant, który się przesuwa, prawda? Tak. No to dobrze, ale zastanówmy się nad taką sprawą, no, która teoria bardziej pasuje do naszej wiedzy. No bo do doświadczenia potocznego no chyba się zgodzimy wszyscy i my we dwóch i tutaj ze wszystkimi, którzy na nas w tej chwili patrzą, że no nasze doświadczenie potoczne preferuje teorię A. No, tak. No takie jest nasze doświadczenie. No, ten film leci w pewnym momencie czasu, on się skończy i już go nie będzie, prawda? Wyświetlenie, powiedzmy. Tak, tego konkretnego wyświetlenia. Filmu, prawda? Nagranie jest w pewnym momencie, nagramy, przejdziemy i to się skończy. Ma pewien początek, minęło i już tego nie ma. Teraz trudno mi w doświadczeniu potocznym, ile musielibyśmy tutaj, używaliśmy jakichś metafor, przykładów, analogii, że trudno nam wytłumaczyć, no, przełożyć teorię B na doświadczenie potoczne. Tak. I trudno w ogóle myśleć nam w kategoriach eternalistycznych. Tak, tak. Myślę, że jest trudniej potoczne doświadczenie. No bo też w tych eternalistycznych jednak te moje części czasowe wcześniejsze są jakoś wieczne, prawda? Tak. No i to, odwieczne, to jest dziwne, wieczne. No to jest dziwne, prawda? To jeszcze problem determinizmu by wtedy wszedł, czy jest, znaczy to nie, no ale dobrze, to już zostawmy. Ale czy jednak ta teoria B jest do czegoś potrzebna? Ona się przydaje naukowo, przynajmniej niektóre teorie naukowe
lubią to. Lubią to, tak to po prostu nazwijmy. No zwłaszcza teoria względności to lubi. Wiemy, że nie wszystkie, znaczy nie każdy porządek zdarzeń jest absolutny. Znaczy są takie układy odniesienia, w których kolejność jest zdarzeń jakaś, a te same zdarzenia z innej perspektywy, z innego układu odniesienia mają inną kolejność. To nie znaczy, że wszystkie można dowolnie zmieniać, ale niektóre no można. Tak, ale czy to, bo to będzie problem na inną dyskusję, na inne spotkanie, no, ale czy ta teoria była odzwierciedleniem rzeczywistości, czy raczej narzędziem, wygodnym narzędziem dla naukowców, żeby opisywać pewne fragmenty rzeczywistości? No to już jest właśnie pytanie z zakresu filozofii nauki. Czym są w ogóle te teorie naukowe? Czy one są opisem rzeczywistości? Czy nie, może to są pewne fikcje wygodne, które umożliwiają nam dobry opis czegoś. W każdym razie matematycznie to się to bardzo... Jest eleganckie. Tak, eleganckie, eleganckie. I ma konsekwencje obserwowalne, które jesteśmy w stanie... No tak, ale jeżeli my chcemy pogodzić i doświadczenie potoczne, i wykorzystać naukę, to teoria instrumentalistyczna byłaby doskonała. Tak, no, tak, to by tak naprawdę czas przepływa, a dla pewnego ujęcia naszej teoretycznego wygodniej jest operować tą kategorią perdurantystyczną. Okej, okay, ale to jest tylko jedna z opcji, które są na stole. Tak, poza tym też tam byśmy musieli inne sprawy bardzo skomplikowane, tak, jak problem strzałki czasu, nie, oczywiście, entropii, to, to jest tylko rzucony temat, ale no żebyśmy właśnie poczuli, czy kim my jesteśmy, czy my jesteśmy tylko, jesteśmy czymś, co trwa w całości, w teraźniejszości i już początku naszej rozmowy nie ma, a końca jeszcze nie ma, chociaż się zbliża, czy być może ten początek wciąż istnieje, koniec już istnieje, a my się tylko przesuwamy w jakimś sensie. No dobrze, ale zastanówmy się, z mojego przeglądu literatury jest to bardzo ciekawe, że perdurantyzmem zainteresowali się też filozofowie religii, taki Brian Lehtow. Moim zdaniem najwybitniejszy analityczny filozof religii, a jeden z najwybitniejszych filozofów analitycznych z naciskiem na to ten przymiotnik. No, bardziej analitycznego filozofa nie czytałem, aż zbyt analityczny. On tak sugeruje, że pewna odmiana perdurantyzmu by pasowała do sposobu poznawania Boga. To wizji życia wiecznego. Znaczy nie tylko życia wiecznego, Bóg tak widzi świat. No, i, ale rozumiem, że my perdurantystycznie widzi, bo on widzi naraz wszystkie zdarzenia w tym wszechświecie, ale według pewnych relacji, że coś jest przed, a coś jest po, ale on nie przeżywa jednej chwili, że ona jest teraz i ona przechodzi, on to przeżywa wszystko naraz. I czyli właśnie no nie ma tego czy... wszystkie te elementy, tylko określić pewien porządek czasowy, pewne relacje czasowe, jakie między nimi zachodzą. Okej, ale w związku z tym no nie miałby tego poczucia właśnie upływu czasu. To nie ma tej zmienności, bo to jest statyczny obraz, tak? No statyczny. Tak, tak. Dla niego no byłby to jakiś taki statyczny obraz i w jednym z tekstów, prawda, bo zaraz powiemy o innym, to jest taki statyczny obraz, ale być może za tym stoi jakaś taka tęsknota do spojrzenia z boskiej perspektywy, z boskiego oka, no, takiego eternalnego punktu widzenia. No jest coś takiego, prawda? To by się akurat kłóciło z tą instrumentalną interpretacją perdurantyzmu. No ale on powie, że na użytek powiedzmy teologii on sobie coś takiego robi. Ale teraz pójdźmy krok dalej, bo ty powiedziałeś, że to jest takie statyczne, no i to byłoby nudne. To byłoby nudne. Ile można patrzeć na obraz, na którym się nic nie dzieje? Zacięty no tak, film. Tak, ale on zna wszystkie relacje, prawda? No tak, no ale właśnie znaje już. Dlatego może nadalibyśmy temu pewien dynamizm, pewną żywość, prawda? Roman Ingarden, znowu mamy tutaj obraz, no to nie oszukujmy się, największy filozof polski, jakiego mieliśmy w dziejach polskich. No jeden z największych. No to się jeszcze kiedyś o to pokłócimy i uważam, że jednak największy. Być może, tak? nie. Ale mieliśmy jeszcze kilku wybitnych. On tłumaczył, on o wszystkim, on ci o języku i o absolucie też powie. Kiedy on tłumaczył, jak przeżywa czas absolut, no to w jednym z takich fragmentów, bo on różne hipotezy wysuwał, to mówił, że to jest coś takiego jak wieczne teraz. Tylko, że rozumiesz, czas przechodzi szczelinowo, czy każda chwila ci przechodzi, mija. Jakbyśmy w wieczności się znaleźli, to byśmy się strasznie nudzili, bo widzielibyśmy powiedzmy ten jeden doskonały boski obiekt, prawda? I ciągle to samo. Chwila minęła, to samo. Chwila minęła, to samo. I to samo.
Znowu chwila minęła. To byłyby takie znowu chwile, meta chwile, meta poziomu. Tak. Mhm. A tutaj wszystko by się działo w jednej chwili nieskończenie rozpiętej. Ale po prostu jakby wszystko się działo naraz, bo to nie jest tak, że tak. Znowu no, w takim metaforycznym. Naraz, tak, w metaforycznym. Ale działoby się. Ja bym to przeżywał jako teraz. Dzianie się wszystkiego jako naraz. I właśnie. Ale żeby ta różnica, że to nie była perdurantystyczna wizja, że wszystko tak stoi, tylko to, jakby. To byłby teraz cały tak. To byłby eternalistyczny prezentyzm. Mm-hmm. Eternalistyczny prezentyzm, który dotyczyłby tylko wyjątkowego bytu, jakim jest Bóg. A inne nie. No my jesteśmy zwykłymi prezentystami, niestety. Potocznym doświadczeniem. Brian Lehr to w pewnym momencie, żeby wahając się, czy jest perdurantystą, czy właśnie eternalistycznym prezentystą, w pewnym momencie rzuca takie hasło, że u Boga wszystko jest nowe. Mm-hmm. Że u niego on się nie może nudzić, bo nudziłby się, gdyby przychodziły kolejne chwile. A on to wszystko ma, jakby wchodzi w jedną chwilę i ta chwila jest wieczna. I tam nie ma nudy. Chciałbyś coś takiego przeżyć? Znaczy, no to jest na tyle mistyczna już prawie robota, aż trudno mi sobie wyobrazić, no ale wydaje mi się, że to mogłoby być pasjonujące. Tylko to nawet ograniczenia naszego języka, żeby w każdym momencie było teraz. No, przynajmniej ciekawe. No, życzę ci, żebyś kiedyś to przeżył, bo może... W twoich oczach widzę, że to byś na pewno chciał. W życiu wiecznym zostanie nam to darowane. Także życzę tobie też. Na tym polega współudział w życiu boskim, ale filozofia jest taka, że tu się wszystko wiąże, sprawy doczesne z wiecznymi, bardzo materialne z nadprzyrodzonymi, no to jest filozofia, ona jest bardzo szeroka, są różne wątki i różne opcje i te opcje też należałoby rozpatrzyć. No ale tymczasem musimy jednak zejść chyba do tego czasu A. Teorii, tak, właśnie do minęły. Do zwykłego endurantyzmu. Minęło trochę momentów. I chyba jednak do zwykłego prezentyzmu, ale domyślam się, że dla Państwa cała ta nasza wypowiedź już ponad 20-minutowa minęła jak ta jedna chwila. Miejmy nadzieję, że się właśnie nie dłużyła. I się nie dłużyła i już właśnie się skończyła. Dziękujemy. Zapraszamy na następne spotkanie.